Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Projekt Masaż. Dzisiaj chciałem pokazać Wam jedną technikę, która będzie idealnie nadawała się w sytuacji pracy z kręgosłupem lędźwiowym, kiedy będziemy chcieli pracować w stanie ostrym, na przykład dyskopatycznym, a problem dyskopatyczny jest często problemem zastoju żylnego, więc dobrze byłoby stosować technikę drenażową. I my taką technikę sobie za chwilę zaaplikujemy. Będzie to też fajna propozycja pracy w ogóle z kręgosłupem lędźwiowym, dlatego że będziemy wprowadzali ruch dość globalny na wszystkie segmenty, więc tak naprawdę może być używane to nie tylko w problemach ostrych, ale tam jest jakby ta technika dedykowana. Będzie to technika drenażowa. Nam co prawda często drenaż kojarzy się z taką delikatną pracą, która ma zadanie wpłynąć na tkanki bardzo powierzchownie, tu gdzie jest największe skupisko naczyń limfatycznych. Natomiast my nie będziemy tak pracować, popracujemy sobie z ruchem, wykorzystamy sobie pompę mięśniową, a to nam spowoduje fajny odpływ krwi żylnej i limfy. Natomiast zanim to zrobicie, dobrze popracować sobie wcześniej z okolicą klatki piersiowej, z okolicą pierwszego żebra, gdzie są pod spodem kąty żylne, czyli nas by to interesowało w przypadku problemów limfatycznych i żylnych, z przeponą, ponieważ też nas interesuje w przypadku problemów limfatycznych i żylnych, i później dopiero dobrze dorzucić sobie tą technikę. Więc jeżeli pracujecie z obrzękiem, a jeżeli pracujecie ze skopatią, to prawdopodobnie pracujecie z obrzękiem, bo to, że my mamy problem rano ze wstaniem, mamy poranną sztywność, nasi pacjenci mają problem z rozruszaniem się, kiedy się zasiedzą, i przede wszystkim bezruch jest dla nich problemem, to ta technika będzie po prostu dla nich idealna. Ale później oczywiście tak musicie ich redukować, żeby oni sami tak naprawdę wprowadzali ruch właśnie w ten odcinek, z którym będziemy teraz pracować. Na szczęście filmy odnośnie kątów żylnych i przepony są w naszym kanale, także odsyłam Was do nich, a my przejdźmy teraz do techniki. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o wprowadzenie ruchu w obszar odcinka lędźwiowego. Jedną ręką, tą od strony kości krzyżowej, tą diagonową, chwytam za miednicę, dokładnie za kolec biodrowy przedni górny. I ta ręka będzie wykonywała taki ruch. To tak naprawdę ona będzie chwytała, a ja taki ruch będę wykonywał całym ciałem, tak? Bo ustanę sobie w takiej pozycji, noga wykroczna, noga zakroczna, żeby móc się delikatnie odchylić do tyłu. Starajcie się nie ciągnąć tego z pleców. Druga ręka będzie na wysokości odcinka lędziowego, najlepiej na wysokości najbardziej problematycznego segmentu. Albo tak naprawdę w większości wypadków całą swoją ręką chwycicie wszystkie segmenty, więc będzie to bez znaczenia. I teraz tak, jak to wygląda? Rozluźnij się. Jedną ręką pociągam do góry, drugą odpycham. Tylko że powinno wyglądać to w ten sposób, iż jedna ręka idzie do góry, następnie druga podpycha, a ta powoli odpuszcza i wykonuje, powiedzmy, że taką falę, wprowadzając bezbolesny, to jest bardzo ważne, bezbolesny ruch na obszarze odcinka lędziowego. Będzie tu się odbywało i zgięcie, pewnie tam trochę skłonu bocznego, w ogóle taki kombinowany ruch, ciężko powiedzieć, co tu się dzieje, natomiast odbywa się ruch drenażowy i jest nam on potrzebny. Fajna technika, będzie techniką prawdopodobnie bardzo mało przekrwienną, ale za to aktywującą pompę mięśniową. Pacjent maksymalnie bierny. Pamiętajcie, że jeżeli macie pacjenta w stanie ostrym, to robicie to naprawdę tylko i wyłącznie do granicy bólu, więc może być tak, że początkowo ten ruch będzie niewielki, a później będziecie go pogłębiać i się okaże, że później jest coraz większy, co się musi przełożyć na ruchomość pacjenta, bo on przyszedł z niewielkim ruchem, powiedzmy, że jest w stanie ostrym, dużymi deficytami ruchowymi. Wy to zrobicie, oczywiście nie jako jedyną technikę, ale tutaj warto, żebyście wrócili do filmu związanych z rwą kulszową i stanem ostrym. Tam było co nieco o tej technice i na pewno będziecie mieli fajne efekty. A teraz będziecie mogli trochę dokładniej zauważyć, co robiliśmy przed chwilą, mianowicie tak. Jedna ręka w okolice kolca biodrowego przedniego górnego, chwytamy sobie tak za talerz. Drugą ręką na wysokości wrostku poprzecznych kręgów lędźwiowych, tak? W miejscu, gdzie największy ten problem wyczujecie. I tą ręką unosimy, stojąc oczywiście w pozycji zakrocznej-wykrocznej, odpychamy, a ta pozwala nam. I jest taki płynny, miękki ruch. Wcześniej na żywej osobie ten ruch był trochę bardziej miękki.
I tak to mniej więcej wygląda, tak? Więc idziemy sobie do wyprostu, chwilowo do zgięcia i jak, tak jak mówiłem wcześniej, taki konkretny, kombinowany ruch na pewno przyda Wam się. I tak, jeżeli macie problem u pacjentów, którzy mają ewidentną przepuklinę, wypuklinę aktywną, która daje dolegliwości bólowe, promieniowania do jednej kończyny dolnej, bo najczęściej się dowa do jednej kończyny dolnej, to pracujemy sobie po tej stronie, która jest problematyczna. Aczkolwiek praca z dwoma też nie jest przeciwwskazaniem. Można pracować z dwoma, dlaczego nie? A w sytuacji, kiedy chcecie po prostu porozruszać kręg krążeniowy, to zawsze zróbcie obie strony. To było na tyle, także mam nadzieję, że technika od razu rozszerzy Wasze możliwości pracy z odcinkiem lędźwiowym. Natomiast my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie, także dzięki za uwagę i do zobaczenia.